Panie szczęść Boże, witam Was serdecznie. Dzisiaj kilka słów chciałem powiedzieć na temat tego, co się dzieje. Generalnie zwracam się do ludzi wiary, do ludzi, którzy nie tylko mówią, że wierzą, ale wyznają wiarę w Boga, w Trójcy Świętej. Zachęcam do tego, żeby wziąć właśnie różańce święte, karabin, naszą broń modlitwy, która właśnie pozwoli nam przeciwstawić się wszelkiemu złu, wszelkim zwierzchnościom właśnie zła, pomiotów szatana, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę, którzy dzisiaj głoszą swoje właśnie orędzia, że tak powiem, które nie pochodzą od Pana Boga, które są przeciwko życiu, przeciwko wartościom Kościoła, wartościom Polski, rodzin, normalnemu społeczeństwu. I to, co się dzieje, to nie jest normalne, to jest wielki ryk, jak w egzorcyzmie złego ducha, który manifestuje właśnie po to, żeby zniszczyć praworządność, po to, żeby zniszczyć to hasło, które jest od wieków. Bóg, honor i ojczyzna, nie? I każdy, kto trzyma się tego hasła, Bóg, honor i ojczyzna, każdy, kto wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Panem, kochani, zachęcam, weźmy dzisiaj różańce, módlmy się cały czas w tym trudnym czasie. Zachęcam Was bardzo mocno, bo w Słowie Bożym Bóg mówi do nas w księdze, w Apokalipsie, to jest Apokalipsa, rozdział 3, od 15 do 16 wersu. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Abyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Tak? Słowo Boże mówi bardzo mocno, że mamy się określić i być może to już jest ten czas, że nie wystarczy powiedzieć, jestem za Panem, wierzę w Boga, nie? Że to trzeba bardzo mocno zaświadczyć w swoim życiu, w każdej przestrzeni, sferze, w której jesteśmy, do której się poruszamy, czyli w rodzinach, w znajomych, przyjaciołach, w pracy przede wszystkim. Nie bójcie się świadczyć w pracy, nikt was nie zwolni w pracy, a nawet jeśli, to Bóg się o to zatroszczy. Nie? Bóg się zatroszczy o to i da ci nową pracę. Nie bójcie się tego. Właśnie, bo demon działa tak w zastraszeniu. Nie? Nie bój się tego, że stracisz przyjaciół. Nie bój się tego, że stracisz koleżanki. Bo jeżeli je stracisz, to znaczy, że nie były prawdziwymi twoimi przyjaciółkami czy przyjacielami. Bóg postawi ci nowych ludzi, wartościowych. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Zaświadcz o Bogu. I kobieta nie może być trochę w ciąży. Albo kobieta w ciąży jest, albo nie jest. Nie może być trochę. I tak samo jest z naszą wiarą. Albo wierzę, albo nie wierzę. Nie mogę być letni, lawirować jak chorągiewka na wietrze. W lewo, trochę w prawo. Tu mi pasuje. Nie, kochanie, to już nie jest ten czas. To już jest czas rozdzielenia właśnie świętych od nieświętych. Nie? I właśnie zachęcam różańce, różaniec do nieba, różaniec do granic. Polska cała modli się za nasz kraj, za nasze rodziny. Tak jak chcemy wychować nasze dzieci, tak jak chcemy, żeby wyglądały dalej pokolenia. Bo ja chcę, żeby wyglądały pokolenia w miłości, w pokoju, w praworządności. Chcę, żeby wyglądały pokolenia tak, że jestem za życiem, bo ja nie jestem od tego, żeby zabierać komuś życie, bo go nie dałem. Bóg jest od tego i jest jedno prawo Boże. Jedno prawo Boże. I piąte przykazanie mówi o tym, nie zabijaj, nie? Także zachęcam dzisiaj wszystkich. Weźmy różańce w ręce i módlmy się dzisiaj. Powierzajmy Bogu nasze domy, rodziny, naszą Polskę, nasz kraj. Wszystkich, cały nasz Kościół. Bo Kościół to nie tylko właśnie ten budynek czy księża. Kościół to ja i ty, bracie i siostro. Jesteśmy Kościołem. Tworzymy Kościół w jedności. Tam, gdzie dwóch i trzech zbiera się w imię moje, tam jestem pośród was. Tak mówi Słowo Boże. I zwyciężymy wszelki pomysł szatana. Z mocą i wolą Bożą zmieciemy ich wszystkich właśnie z powierzchni. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej. Maryja Dziewica Niepokalana, nasza mama, orędowniczka. Wzywajmy dzisiaj wstawiennictwa świętych, właśnie w ten wieczór, wszystkich świętych, którzy orędują w niebie za nami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Błogosławię. Cześć.